Dziś opowiem Ci o tym, kim był Napoleon Bonaparte i w jaki sposób przejął władzę we Francji. Dowiesz się, jakie wprowadził reformy i dlaczego zarządził blokadę kontynentalną. Zapraszam! We Francji po upadku Jakobinów rządził dyrektoriat. Kraj borykał się z głębokim kryzysem. Cały czas brakowało żywności, wzrosły podatki, wielu Francuzów żyło w biedzie. Wśród wysokich urzędników państwowych panowała korupcja, czyli podejmowali oni korzystne dla danych osób decyzje w zamian za pieniądze. A na dodatek Francja dalej prowadziła wojnę z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii. Walki toczyły się m.in. we Włoszech i to właśnie tam wyróżnił się młody i ambitny generał, Napoleon Bonaparte. Pomiędzy rokiem 1796 a 1797 zwyciężył wiele bitew, a nawet udało mu się zmusić Austriaków do kapitulacji. Zawarto traktat pokojowy, który przyznawał Francji nowe ziemie, Belgię i terytoria we Włoszech. Rozpadła się też koalicja antyfrancuska. Napoleon na fali swojej popularności postanowił przejąć władzę w kraju. W 1799 roku przeprowadził zamach stanu, czyli siłowe i niezgodne z prawem przyjęcie władzy. Przedstawia to ten oto obraz. W samym jego centrum stoi Napoleon, który znajduje się w sali posiedzeń Rady 500, czyli niższej izby parlamentu. Budynek otoczyły wojska podległe Napoleonowi, a on sam ogłosił koniec rządów dyrektoriatu. Zamiast tego powstał trzyosobowy konsulat. Napoleon objął dożywotnie stanowisko pierwszego konsula z szerokimi uprawnieniami. Swoje rządy zaczął od naprawy gospodarki i poprawy warunków życia ludzi. Zaczęło rozwijać się zarówno rolnictwo, jak i przemysł, a zagraniczne towary zostały obłożone cłem. Równolegle Bonaparte dalej prowadził podboje, zdobywając kosztem Austrii kolejne terytoria. Najważniejszą z jego reform był wprowadzony w 1804 roku kodeks Napoleona, który gwarantował wolności obywatelskie, tak jak równość wobec prawa czy wolność osobistą i religijną. Zapewniał ochronę własności prywatnej i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w handlu, rolnictwie, jak i w gospodarce. Likwidował ograniczenia stanowe hamujące rozwój gospodarczy. Dokument był wzorem dla innych tego typu aktów prawnych na całym świecie. Mimo tak szerokiej władzy Napoleona, Francja formalnie pozostawała republiką. W połowie 1804 roku Francuzi zagłosowali, by przywrócić monarchię, więc już pod koniec roku w Paryżu koronowano Napoleona na cesarza Francuzów. Moment ten uwiecznił malarz, który sam w ceremonii uczestniczył. Ceremonia odbyła się w katedrze Notre Dame. Widzimy papieża Piusa VII, który siedzi. Jego rola została celowo ograniczona przez Bonapartego, który chciał podkreślić swoją władzę. Sam więc wziął koronę z rąk papieża i nałożył ją sobie na głowę. Na obrazie widać moment, jak cesarz Francuzów koronuje Józefinę, swoją pierwszą żonę, która wywodziła się ze średniozamożnej szlachty, a która do rozwodu, jaki odbył się w 1809 roku, nosiła tytuł cesarzowej Francuzów. Francja rosła w siłę, więc inne państwa zawiązały przeciw niej koalicję, na której czele stała Wielka Brytania. Uczestniczyły w niej też Austria i Rosja. Decydująca bitwa w tej wojnie miała miejsce 2 grudnia 1805 roku pod Austerlitz. Nazywa się niekiedy Bitwą Trzech Cesarzy, gdyż walczyły tam armia cesarza Francji, Napoleona, cesarza Austrii, Franciszka II i cara Rosji, Aleksandra I. Zwyciężył Napoleon, rozbijając siły austriackie i rosyjskie. Miało to daleko idące konsekwencje. Franciszek II został zmuszony do zrzeknięcia się tytułu cesarza rzymskiego i panowania jako cesarz Austrii. Rozpadła się założona w X wieku Rzesza Niemiecka, a z części jej ziem Napoleon utworzył podporządkowany Francji Związek Reński. W 1806 roku Napoleon pokonał wojska pruskie i zajął całe Prusy. Pozostały mu jeszcze Wielka Brytania, którą chciał zmusić do kapitulacji, to też w 1806 roku zarządził blokadę kontynentalną, czyli zakaz handlu z Wielką Brytanią, który obejmował Francję, jak i pokonany przez Francję kraj. Miało to osłabić gospodarkę Wielkiej Brytanii. Rosja nie przestrzegała tej blokady, gdyż toczyła wojnę z Francją. Ale gdy wojska Napoleona pokonały Rosjan pod Frydlandem, w 1807 roku podpisano traktat pokojowy w Tylży, w którym to car zobowiązał się przystąpić do blokady. Ciekawostka?
W 1300 roku papież Bonifacy VII wprowadził ruch prawostronny na drogach. Napoleon zmienił go na lewostronny, zarówno we Francji, jak i w podległych mu krajach. Zmiana ta nie objęła Wielkiej Brytanii i do dziś obowiązuje tam ruch prawostronny. Francuska armia składała się głównie z piechoty, była też kawaleria, a także bardzo skuteczna artyleria. Oprócz Francuzów służyli tu także żołnierze z krajów przyłączonych do Cesarstwa Francuskiego i takich, które były od niego zależne. Grenadierzy to żołnierze doborowych oddziałów piechoty. Byli oni uzbrojeni w karabiny skałkowe, charakteryzujące się precyzją wykonania i trwałością. W tamtym okresie była to niezwykle skuteczna broń. Na lufę karabinu można było założyć bagnet, który wykorzystywano podczas walki wręcz. Oprócz tego żołnierze nosili jeszcze tasak, broń sieczną, która była zawieszana po lewej stronie na specjalnym pasie. Grenadierzy na głowach nosili trójkątne kapelusze ozdabiane trójkolorową kokardą w barwach narodowych Francji. Na koniec chcę zabrać Cię do Paryża, by pokazać Ci łuk triumfalny na placu de Gaulle. Podobne budowle stawiano już w starożytności, by uczcić bohaterów lub na pamiątkę jakichś ważnych wydarzeń. Ten francuski łuk triumfalny ma 51 metrów wysokości i upamiętnia wszystkich poległych, którzy zginęli w czasie rewolucji, a także w trakcie wojen napoleońskich. Powstał on z inicjatywy samego Napoleona Bonaparte. Na jego ścianach umieszczono tablice upamiętniające ważne bitwy, jakie wtedy stoczono. Wypisano także nazwiska niemal 400 najbardziej zasłużonych oficerów, wśród których są także Polacy: Józef Chłopicki, Józef Zajączek, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Poniatowski, Karol Kniaziewicz i Józef Sułkowski. Pod pomnikiem jest też grób nieznanego żołnierza, a na szczycie znajduje się taras widokowy. Zapamiętaj najważniejsze. W 1799 roku Napoleon Bonaparte przez zamach stanu obalił rządy dyrektoriatu i przejął władzę we Francji jako pierwszy konsul. W 1804 roku Napoleon został koronowany na cesarza Francuzów. W czasach rządów Napoleona we Francji wprowadzono wiele reform. Jedną z nich było uchwalenie kodeksu Napoleona. Armia napoleońska odniosła wiele zwycięstw nad koalicją państw europejskich. Dzięki sukcesom wojennym do Francji przyłączono nowe terytoria, a liczne państwa europejskie musiały uznać zwierzchnictwo Napoleona. Napoleonowi nie udało się pokonać Wielkiej Brytanii na polu bitwy, dlatego cesarz zarządził blokadę kontynentalną, która miała zniszczyć gospodarkę przeciwnika i skłonić go do kapitulacji.